Wszystkiego najlepszego w nowym roku! Mam nadzieję, że mieliście super fajne rodzinne święta, bogatego Mikołaja, fajnego Sylwestra. No i życzę Wam na początek szczęśliwego nowego roku i zapraszam na pierwszy filmik w 2020, w którym porozmawiamy sobie o najczęstszej substancji, która obecnie występuje w praktycznie wszystkich kosmetykach i jest bardzo, bardzo modna, czyli o retinolu. I czy tak naprawdę warto go stosować, czy nie? Zapraszam do oglądania. Ten filmik tak naprawdę nie będzie tylko i wyłącznie o retinolu, ale też i o retinoidach. Bo czego wiele osób nie wie, to nie zawsze retinol jest tą najlepszą formą, którą możemy mieć w kosmetykach. Tych form jest bardzo dużo. I w zależności jaka to jest forma, może ona być mocniejsza lub słabsza, działać bardziej podrażniająco, bardziej agresywnie lub mniej. Więc w zależności od tego, jaką mamy skórę, dobrze jest sobie dobrać odpowiednią formę pochodnej witaminy A, bo retinoidy to są pochodne witaminy A, tak, żeby rzeczywiście otrzymać jak najlepszy efekt przy jak najmniejszym złuszczeniu, podrażnieniu naskórka i świądzie, bo to często występuje przy stosowaniu takiego czystego retinolu. Co warto zaznaczyć na początku, to to, że na wielu internetowych stronach są niestety błędy w postaci tego, że pochodne witaminy A są rozdzielone na retinol i retinoidy. Co nie do końca jest prawdą, bo trzeba pamiętać, iż retinol jest retinoidem. Jest pochodną witaminy A, więc to miejcie na uwadze. I teraz dlaczego ona jest tak dobra dla naszej skóry i dlaczego moim zdaniem jest to jedna z dwóch najlepszych substancji, które możemy położyć sobie na buzię i która walczy z wieloma różnymi problemami występującymi w różnym wieku. Przede wszystkim biorą udział w proliferacji i różnicowaniu się komórek na błonka. Co za tym idzie, że odpowiadają za prawidłowe złuszczanie się naszej skóry i za prawidłowe wzrastanie nowych komórek naszej skóry. Co może bardzo pomóc w procesie, przeciwdziałając procesie starzenia, przez co nasza skóra cały czas bardzo fajnie pracuje, jak i również przy problemach trądzikowych, ponieważ też reguluje złuszczanie się naskórka, co też jest bardzo ważne. Często problemem, głównym problemem podczas takich mocnych stanów zapalnych trądzikowych, oprócz występowania bakterii, również jest to, że nasz naskórek się może nieprawidłowo złuszczać i ta witamina bardzo fajnie wszystko tutaj reguluje. Drugą rzeczą jest to, że odpowiada za poprawne rozłożenie się melaniny w naszej skórze. Czyli dzięki temu, jeżeli ktoś ma problem z przebarwieniami, ma taką skórę, która rzeczywiście po wyciśnięciu jakiegoś nieprzyjaciela od razu robi nam się przebarwienie, lub wychodzimy na słońce, widzimy, że robi nam się przebarwienie, lub mamy przebarwienia, na przykład ostudę po ciąży, to jak najbardziej witamina A jest bardzo fajną substancją, żeby rzeczywiście pozbyć się tego i bardziej uregulować pracę naszej skóry. Trzecim jakby działaniem witaminy A jest działanie fotoprotekcyjne, czyli jakby chroni nas przed promieniowaniem UV, przez co też jakby nasza skóra się starzeje, występują przebarwienia i ogólnie trzeba pamiętać, że słońce, oprócz tego, że rzeczywiście witamina D jest produkowana, to słońce niestety niezbyt dużo robi dobrego na naszą skórę i to też trzeba pamiętać. No i oczywiście wpływa też na produkcję włókien kolagenowych i elastycznych, ponieważ stymuluje fibroblasty, co sprawia, że nasza skóra jest bardziej elastyczna. Czyli tutaj działa na trzy główne problemy, z którymi zmagają się 90% populacji się z nimi zmaga, czyli trądzik, przebarwienia i starzenie się skóry, a jeżeli występują u Was te trzy problemy, czyli macie cerę już dojrzałą, ale cały czas macie problem z przebarwieniami i cały czas walczycie z jakimś trądzikiem wieku dojrzałego, to jak najbardziej Wam polecam witaminę A, pochodne witamin A, czyli retinoidy i kosmetyki, które je zawierają, ponieważ bardzo fajnie może uregulować Waszą skórę. Przechodząc do retinoidów i do tego, jaki retinoid najlepiej wybrać, w zależności od tego, jaki mamy rodzaj skóry. Ogólnie rzecz ujmując, należy pamiętać o tym, że jedyną aktywną formą w naszej skórze, która rzeczywiście powoduje to dobroczynne działanie retinoidów, jest kwas retinowy.
I to jest jedyna forma, która tak naprawdę jest aktywna. I w zależności od tego, jaką wybierzemy inną formę retinoidów, to ona musi ileś razy przejść, niech służy słowa transformacji, ale to się nazywa, że dana substancja się konwertuje do tego, do tej substancji czynnej, więc w zależności od tego, czy ona musi się raz skonwerterować, czy dwa, czy trzy, no to jest albo bardziej agresywna, albo mniej agresywna dla naszej skóry. Dlatego też nie zawsze, to jest mit, że nie zawsze retinol to jest ta najlepsza forma i nic innego oprócz retinol nie może być. I to jest właśnie mit, który krąży, że tylko retinol jest dobrą formą. I jeżeli bierzemy jakiś kosmetyk do ręki i patrzymy w składzie, że on nie ma retinolu, ale na przykład ma aldehyd retinowy albo ma palmitynian retinolu, to że to jest coś złego, że to nie jest dobry kosmetyk, bo tutaj nie ma retinolu. I to jest właśnie mit. Dlatego warto jest wiedzieć, jakie rodzaje, jakie pochodne, ile razy muszą się skonwerterować do tego kwasu retinowego, który jest tym jakby najbardziej czynną formą, żeby sobie po prostu dobrać odpowiedni kosmetyk do siebie, bo ja też znam kilka pacjentek, które chciały bardzo zacząć stosować retinol, ale mają bardzo delikatną, wrażliwą skórę i po prostu problem, jaki wywołuje ten retinol, czyli świąd, podrażnienie, zaczerwienienie, do tego jeszcze złuszczenie, powoduje, że po prostu nie są w stanie tego używać, bo mówią, moja skóra nie wygląda ładnie, nie mogę nałożyć makijażu, bo wszędzie mam suche skórki, bo mnie twarz szczypie, bo jest to nieprzyjemne, bo czuję po prostu, że mi wszystko swędzi i po co mi to? I po prostu dużo osób też często rezygnuje z retinolu, dlatego że no, bądź co bądź, jest on substancją, która troszeczkę podrażnia. Po drugie, jest ona światłouczulająca, czyli przed jakimiś zabiegami laserowymi trzeba odstawić, przed kwasami trzeba odstawić, przed wakacjami trzeba odstawić, a najlepiej w ogóle na wakacje tego retinolu, jak gdzieś mieszkamy w takich częściach świata, gdzie jest bardzo, bardzo słonecznie, albo tak jak u nas w Polsce teraz jest tendencja od kilku lat, że to lato jest bardzo, bardzo mocne i takie gorące, słoneczne, co jest oczywiście fajne dla nas, ale dla naszej skóry niekoniecznie, to też rzeczywiście z tym retinolem tak troszeczkę ostrożnie, no bo jakby nadmierne złuszczenie, dodatkowo jeszcze UV może spowodować sobie więcej krzywdy niż pomożemy tą witaminą. A więc tak jak już powiedziałam, trzeba pamiętać o tym, że głównym, przede wszystkim są cztery jakby grupy retinoidów, które są wykorzystywane w kosmetykach. Jest to estry retinolu, retinol, potem są aldehyd retinowy i kwas retinowy, czyli to, co jest najbardziej aktywne w naszej skórze. Przykładem kwasu retinowego jest izotretinoina, czyli jeden z najsilniejszych antybiotyków znanych pod nazwą taką handlową Izotek, używanych w przypadku bardzo dużych stanów zapalnych u nastolatków. Więc jak najbardziej bardzo fajna substancja, bo pomaga bardzo osobom z trądzikiem, kobietom, które chcą, czego ja nie do końca popieram, ale kobietom, które też właśnie mają problem duży ze skórą, też przyjmują go, mają piękną skórę jak najbardziej, ale nie jest to substancja, którą możemy przyjmować bądź co bądź cały czas. Więc to jest ta najbardziej czynna, najbardziej agresywna forma witaminy A, bo ona będzie powodowała straszny świąd, straszne złuszczenie, suchość, straszna suchość skóry na całym ciele, do tego stopnia, że pękają usta bardzo mocno. No jest to dosyć ciężka przeprawa, więc trzeba pamiętać o tym, że to jest właśnie najmocniejsza forma i dosyć mocno agresywna. I czym ta forma jest mocniejsza, czym bardziej działa na naszą skórę, tym będzie bardziej agresywna. Więc to jest na samym dole piramidy. Ja Wam to zdjęcie gdzieś postaram się wstawić taki gdzieś tutaj w przerywniku, taki szybki diagram, jak to idzie po kolei. Drugą, to zacznijmy teraz od góry. Na samym dole jest kwas retinowy i on jest najbardziej aktywny. Na samej górze. Na samej górze są estry retinolu. I estry retinolu to są bardzo fajne substancje, które ja bardzo lubię. Mimo tego, że rzeczywiście one muszą się trzy razy konwertować, żeby dojść do tej formy najbardziej aktywnej, to ja ich używam. Dlaczego? Dlatego, że też nie do końca lubię taki świąd i podrażnienie. Jestem w takim wieku, powiedziałabym, dość młodym. Mam 26 lat, więc
nie potrzebuję jeszcze aż takiej dużej agresji na mojej skórze, ale mimo wszystko chcę już działać troszeczkę prewencyjnie i przeciwzmarszczkowo. Dlatego właśnie używam estrów retinolu i teraz głównym takim estrem retinolu, które są używane w kosmetykach, jest palmitynian retinylu. I na przykład, ja używam, tak jak mówię, ja używam tego typu retinolu, znaczy, co ja gadam, ja używam tego typu retinoidów, bo są dla mnie najlepsze. Czyli delikatne złuszczenie może się pojawić i może się pojawić delikatne podrażnienie na samym początku używania. Ale później wszystko ładnie wygasa. I teraz kremy, które ja używam na co dzień, to jest krem firmy Environ i ja mam akurat z serii profesjonalnej, ale ten sam krem jest do kupienia w takim jakby wydaniu domowym. Nazywa się Environ AHST1. Dlaczego 1? Dlatego, że Environ wyszedł z bardzo ciekawym takim pomysłem, żeby przyzwyczajać skórę do stosowania form witaminy A. Wyszli z taką 5-stopniową kuracją. Zaczynamy sobie od 1, tam oczywiście stężenie jest mniejsze. I o co tu chodzi? Chodzi też o to, że retinol sam w sobie i wszystkie te formy, aldehyd retinowy, kwas retinowy, wywołuje podrażnienie, dlatego że cząsteczka tych retinoidów jest jakby pomiędzy przestrzenią międzykomórkową i ona się obija, kolokwialnie mówiąc, o bonę komórkową. I ona powoduje, nie przenika do komórki, do środka, tylko obija się o nią, dlaczego właśnie występują te skutki uboczne, czyli świąd, swędzenie, łuszczenie się i tak dalej. I Environ wyszedł z taką fajną myślą, że jakby wypuścili krem, w którym jest kompleks retinoidów i to ma za zadanie, jakby to powiedzieć, wytworzyć receptory na błonie komórek naszych, które powodują lepszą podaż retinoidów do środka komórki, czyli nie mamy tego działania mocno drażniącego, ale za to mamy działanie to odmładzające, napinające. Czyli dosyć fajna sprawa. I tak jak ja mówiłam, ja mam to to jest zmiana szaty graficznej, więc tu jest napisane, że to jest jakby essential, taki nawilżacz, czyli jakby taki kompleks nawilżenia, ale tutaj właśnie w składzie można zauważyć, że jest ten palmitynian retinylu, czyli ta forma estrów retinolu, które są bardzo, bardzo fajne. On jest też do kupienia w internecie. Ja bardzo lubię firmę Environ, dlatego że ona jest naprawdę bardzo fajnie skonstruowana. Wychodzą z bardzo fajnymi, innowacyjnymi pomysłami, jeżeli chodzi o składy kosmetyków. I dodatkowo jeszcze wszystkiego mają bardzo mocne składy, czyli na pograniczu już składów farmaceutycznych, czyli tych substancji, które są stosowane na receptę. Bardzo, bardzo fajny produkt. Jedyne, co należy pamiętać przy stosowaniu tego Environu AVST 1, 2, 3, 4, ale chodzi o jedynkę głównie, że u osób, które mają bardzo suchą skórę albo mają problemy z tarczycą i występuje właśnie u suchej skóry na tle hormonalnym, to może ona troszeczkę zwariować na samym początku i może być bardzo duże złuszczanie. Nie musi, ale są takie przypadki. I teraz nie należy się bać jakoś tego kremu, tylko po prostu zamiast używać go dzień i noc, bo można go używać na dzień i na noc, ja go tak używam, to używać go tylko na noc albo co drugą noc i stopniowo przyzwyczajać skórę do tych substancji i to rzeczywiście pomaga. I to po jakiegoś tydzień, dwa tygodnie i wszystko się normuje, więc to jest ważne, żeby pamiętać. Kolejną bardzo fajną substancją jest substancją, nie, produktem, jest Environ i to jest olejek z bardzo dużym stężeniem witamin A, E i C. I tak jak mówiłam wcześniej, witamina A z witaminą E bardzo fajnie, ponieważ ma działanie antyoksydacyjne, a retinol jest mimo wszystko taką substancją, retinoidy są mimo wszystko taką substancją średnio stabilną, więc fajnie jest dodać witaminę E i w kremach też często, w serum też jest bardzo dużo właśnie takich kompozycji witaminy
pochodnych witaminy A razem z witaminą E, bo bardzo fajnie działa. I to jest olejek witaminowy. Ma bardzo fajną formę, dlatego, że nie jest to olejek, głupio to zabrzmi, ale jest to taki trochę suchy olejek. Czyli jego nakładamy na buzię i on bardzo ładnie powoduje takie bardzo ładne nawilżenie, napięcie skóry, ale nie powoduje zapychania i nie daje takiego efektu, takiego, brzydko mówiąc, smalcu na buzi, jak w przypadku niektórych olejków. Jeżeli ktoś ma na przykład bardzo suchą skórę, to nawet można pod makijaż sobie nałożyć, serio, jest bardzo spoko. I ja go używam na naszych pacjentach po wszystkich zabiegach laseroterapii, jak i również zabiegach iniekcji. Mówię tutaj o mezoterapii mikroigłowej, czyli o takich dużych traumatyzacji skóry, dlatego że wtedy skóra jest bardzo przesuszona i jest bardzo chłonna. I ten olejek można aplikować wtedy nawet co 2 godziny. Nawet trzeba co 2 godziny, bo skóra będzie piła wszystko, co nałożymy na nią. A on ma takie stężenie substancji aktywnych, mówię tutaj o tych witaminach, właśnie na pograniczu farmaceutycznym. Czyli to jest drugi produkt z pochodną witaminy A, który używam, i ostatni produkt, który używam, to chyba nie trzeba nikomu tego przedstawiać, jest to The Ordinary. I teraz The Ordinary wypuściło w sumie, i zaraz chwileczkę, muszę się poratować na ich stronie, ile tych produktów jest, dużo. Oni wypuścili raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów z retinolem. Tak samo jest to ester kwasu retinowego, czyli coś, co jest takim dosyć innowacyjną substancją znowu w kosmetologii i w medycynie estetycznej, dlatego że wcześniej zawsze używało się retinolu, a teraz cały czas wszyscy jakby idą w stronę tego estru. Ja mam akurat 2% i teraz jak będziemy sobie kupować jakiś, w przypadku właśnie The Ordinary jest to bardzo ważne, żeby sobie sprawdzić, jakie jest stężenie, czy to jest 2 czy 5, choć powiem wam, że chciałam 5, ale 5 nigdzie nie mogę znaleźć, nie wiem, czy oni ją wycofali, czy nie, tylko chyba na stronie The Ordinary. Jak mieszkałam w Niemczech, to była dostępna tak naprawdę od ręki w Douglasie, u nas w Douglasie niestety jej nie ma. Jak jest, to jest tylko ten olejek z The Ordinary, nie ma nic innego. I jest jeszcze ten to serum buffer z peptydami, ale ja tego nie lubię. Używałam to i dla mnie to jest... Nie lubię tego. Więc trzeba pamiętać, jakie stężenie. Jeżeli ktoś znajdzie 5, to polecam 5, bo 5 jest mocniejsza, a ja ogólnie lubię takie mocne działanie na skórę. Dobra, przechodzę dalej do retinolu. Retinol będzie szybki, dlatego że retinol przez wiele lat był wyznaczany jako złoty standard, tak jak już to mówiłam, dlatego że było na temat retinolu bardzo dużo badań dermatologicznych, które wykazywały, że jest on substancją bardzo dobrze działającą. I dlatego nikt za bardzo się nie bawił w inne retinoidy, dlatego że po co, skoro retinol jest już podany na tacy, że oto działa, że jest super, że jest ekstra. Dlatego wiele firm dopiero teraz zaczyna troszeczkę odkrywać inne formy retinoidów. I jeżeli chodzi o retinol, The Ordinary, bardzo dobry produkt w bardzo dobrej cenie, są 3 stężenia, 0,5, 1, 2. Bo sprawdzę, chyba tak? 0,5, 1, nie! Przepraszam, 0,2, 0,5 i 1. Tak, tak to jest. 0,5, 0,2 i 1. To jest to. Environ ma też bardzo dobre stężenie retinolu. Osobny w ogóle, nie jakby z tej serii, tylko jest z taką bordową banderolą. No, tym bordowym takim. I tam jest właśnie retinol. On ma chyba 1 albo 1,5. Dermaceutika, bardzo mocne stężenie retinolu, można powiedzieć, że już nawet wchodzące w takie farmaceutyczne. I dodatkowo jeszcze coś chciałam powiedzieć, Obagi ma bardzo dobry retinol, tylko że to już jest drogi produkt, ale bardzo dobry, jeżeli kogoś stać na to, żeby troszeczkę więcej zainwestować, to albo Environ, albo Obagi. I to chyba tyle, tak mi się wydaje, z takich produktów, które ja polecam, ale ogólnie retinolu jest bardzo, produktów z retinolem jest bardzo dużo teraz na rynku, więc jeżeli weźmiecie po prostu sobie skład i przeczytacie i widzicie, że retinol jest gdzieś na początku, to znaczy, że stężenie jest dosyć duże, że można iść w to. I teraz aldehyd retinowy, czyli ta forma, która jest najbliższa do tej formy najbardziej aktywnej, ponieważ do kwasu retinowego on musi się przekształcić raz. Więc bardzo mocno, aktywna forma. I tutaj rzeczywiście to swędzenie będzie dosyć duże.
i nieprzyjemne, ale będzie działało bardzo fajnie, bardzo mocno i agresywnie. I dla kogoś, kto chciałby sobie zrobić taką terapię dosyć, można powiedzieć, uderzeniową i ma taką skórę dojrzałą, szarą, pozbawioną blasku, z przebarwieniami, z drobnymi zmarszczkami, to dodatkowo jeszcze właśnie bardzo fajnie sobie w okresie zimowym, jesienno-zimowym, zrobi sobie taką terapię. I tutaj naprzeciw wychodzi Aven. Muszę sobie sprawdzić, bo chyba tak, tak, Aven. Aven ma dwa takie produkty, które właśnie działają. I to jest O Thermal Aven 3 Acne Night. To jest jeden. I drugi to jest bardzo produkt popularny u nas na polskim rynku kosmetycznym. I to jest... Tylko mam problem, jak to się czyta. To jest Istel Plus Cream. Też podlinkuję na dole. Ja go nie używałam nigdy, ale wiem, że opinie o nim są bardzo dobre. No i sądząc po składzie, bo jeżeli czegoś nie używałam, to nie mogę tego powiedzieć z własnego doświadczenia, tylko patrząc w skład, rzeczywiście skład jest bardzo dobry. Więc jeżeli... A nie jest on drogi, bo kosztuje coś koło 100 zł, więc jak na taki mocny środek to nie jest dużo, ale trzeba pamiętać, że odstawiamy go, jeżeli idziemy na jakikolwiek zabieg z medycyny estetycznej, laserowy, dermapena, no dermapena to nie do końca, no ale laser, jakikolwiek laser, czy jedziemy na wakacje, czy cokolwiek takiego, to musimy odstawić tego typu produkty, gdyż może nam się stać krzywda. I co jest fajne w tym Environ, że wszystkie produkty Environ można nakładać na buzię po mocnej traumatyzacji, czyli po dermapenie, po mezoterapii mikroigłowej, jeżeli ktoś robi to za pomocą tych młoteczków takich jeżdżących, i po laseroterapii. Jedyny retinol jest taką formą, którą nie należy nakładać od razu po laseroterapii, bo może się stać źle. Ale co jest jeszcze bardzo fajne, że tego nie należy, nie trzeba tego odstawiać. Czyli jeżeli idziemy, używamy kosmetyków Environ, to nie jest reklama, tylko po prostu naprawdę Wam polecam, bo jeżeli jesteście osobami, które często i gęsto lubią sobie zrobić jakiś laser lub walczą z bliznami, czymkolwiek i chcą sobie dobrać jakąś, przepraszam, kosmetykę, która nie będzie wymagała odstawiania co chwilę, no bo umówmy się, tak, jeżeli zaczynamy czegoś używać, no to chcemy to robić systematycznie, żeby był efekt, a nie odstawiać, zacząć znowu. I ta skóra nam się przyzwyczai i zaraz znowu zacznie się łuszczyć. Przyzwyczai, odstawimy, znowu będzie problem. Więc to są bardzo fajne kosmetyki, dlatego że oni u nich nie trzeba tego robić, nie trzeba odstawiać, można jakby sobie różne zabiegi wykonywać i być podczas stosowania ich kosmetyków. Nic się wtedy nie dzieje. A więc tak, przybliżyłam też, mam nadzieję, że to nie będzie taki duży filmik, ale przybliżyłam Wam trochę, jak działają retinoidy, czym jest retinol i tak naprawdę dlaczego warto używać tych substancji, bo naprawdę warto, słuchajcie, w każdym wieku warto. I co, widzimy się w następnym filmiku. Cześć!